Galary były dawniej używane do transportu produktów rolnych, a również bydła, także były galary, które się nazywały koniakami, krowiakami, w zależności od tego, jaki rodzaj bydła transportowano. Galar w swojej istocie dawniej służył do transportu z jednego brzegu na drugi, czyli bardzo często pełnił funkcję czegoś w rodzaju promu. Czym jest Wisła, na pewno jest po prostu niesamowitym skarbem i perełką o randze światowej, na miarę europejską, i nie zazdroszczą nam tej rzeki.